Historia gramofonu, znanego również pod pojęciem adapter, odtwarzacz płyty winylowych zatoczyła koło i obecnie znów powracają one do łask. Fani analogowego brzmienia i charakterystyki czarnej płyty na nowo poszukują swojego pierwszego, bądź też już kolejnego gramofonu. Odtwarzanie muzyki w ten sposób jest pewnym rytuałem. Ponieważ tutaj nie mamy opcji takich, jakie kojarzymy z odtwarzaczy płyt kompaktowych czy też strumieniowych, większość operacji odbywa się jednak manualnie, a w sporej części również po zakończeniu odtwarzacza musimy podnieść ramię gramofonu, aby odtwarzanie muzyki mogło zostać zakończone a igła nie była eksploatowana bez potrzeby. W tym poradniku postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jaki gramofon wybrać, jakie są kryteria wyboru, czym charakteryzuje się dobry gramofon oraz przedstawimy akcesoria, jakie są na rynku dostępne. Czym gramofon różni się od innych źródeł dźwięku? W przypadku gramofonów musimy się liczyć z tym, że odtwarzać będziemy mogli tylko płyty gramofonowe, które zakupimy i jakość dźwięku również od nich będzie zależała. Mam tutaj na myśli gramaturę płyt, czyli to ile mamy winylu w winylu, tak można by to prosto określić. Podobnie jak w przypadku płyt kompaktowych, tłocznia będzie miała bardzo duże znaczenie, jak i wytwórnia, która jest odpowiedzialna za realizację i mastering samego nagrania. Jeżeli chodzi o kwestie brzmienia gramofonu, to tutaj zdania są podzielone, ale na pewno fani chwalą sobie urok i klimat odtworzonych utworów, wskazują na wysoką jakość dźwięku. Oczywiście jest tutaj aspekt, jaki należy poruszyć, a więc zniekształcenia harmoniczne. Jest to nieco podobna sytuacja jak w przypadku wzmacniaczy lampowych, że są one bardziej dla nas naturalne, dają nam poczucie bardziej miękkiego i ciepłego brzmienia. W przypadku większości będziemy musieli większość operacji wykonać manualnie, aczkolwiek nie zawsze będzie to konieczne. Na pewno podobieństwo gramofonu do odtwarzacza płyt kompaktowych będzie znacznie większe niż do nowych źródeł, jak odtwarzacze sieciowe. W niektórych przypadkach, aby w ogóle rozpocząć odtwarzanie, będziemy musieli podejść do urządzenia i przesunąć ramię na pły nad płytę, po czym opuścić je na pierwszą ścieżkę. Tutaj operacje, jakie musimy wykonać w dużej mierze będą się pokrywały z cedekiem, z tą różnicą, że musimy odtworzyć kieszeń napędu i ją zamknąć. A następnie wystarczy włączyć, wyłącznie nacisnąć play, i to w zasadzie wszystko. W odtwarzaczu sieciowym w zasadzie wszystko możemy zrobić z fotelem, nie wstając do urządzenia. Wystarczy nam tylko smartfon, dzięki któremu wybierzemy swoją ulubioną muzykę, wskażemy urządzenie, na którym chcemy rozpocząć odtwarzanie, poprzez kliknięcie po prostu w aplikacji, i to w zasadzie wszystko. Przewijanie to kolejna operacja, podczas której musimy się udać w kierunku gramofonu, ponieważ musimy podnieść ramię i przesunąć je nad kolejną ścieżką. Zakończenie odtwarzania również odbywa się na zasadzie podejścia do urządzenia i albo wciśnięcia klawisza stop. Czasem zdarza się, że w gramofonach automatycznych odtwarzanie zakończy się samoczynnie. Ale w przypadku typowych manuali będziemy musieli jednak wykonać tą operację manualnie. Jak działa gramofon? Patrząc na ten kontekst w prosty sposób, aby nie zagłębiać się za bardzo w technikalia, wygląda to tak, że po włączeniu gramofonu zaczyna się naobracać talerz, który może być napędzany paskiem, ewentualnie przybrać postać Direct Drive, czyli bezpośredniego napędu, który z kolei posiada napęd przenoszony bezpośrednio z silnika na talerz. Zalety obu rozwiązań opowiemy o nich właśnie teraz. Podczas obrotu naszego talerza i kręcącej się na nim płyty winylowej następuje jej odczyt. To dzięki igle śledzenie rowków płyty jest możliwe, a drgania, w jakie jest prowadzana, są przetwarzane na dźwięk wypływający z naszych zestawów głośnikowych. Jest to oczywiście bardzo prosty opis zasady działania, ale oczywiście, jeżeli chcecie go poznać bardziej dokładnie, jak najbardziej zapraszamy do kontaktu z nami. Z czego składa się typowy gramofon? Budowa gramofonu. Wkładka. W gramofonach możemy wyróżnić dwa rodzaje wkładek, z czego jednym typem jest wkładka MM, Moving Magnet, z ruchomym magnesem. Natomiast mniej popularne, ale pozwalające na uzyskanie lepszej jakości, są wkładki MC, czyli Moving Coil z ruchomą cewką. Wkładki typu MM posiadają możliwość wymiany igły, dzięki czemu w sytuacji, kiedy się namono uszkodzi, to mamy możliwość dokupienia wyłącznie jej. Z kolei wkładka MC jest typem, jaki wymienia się w całości, ewentualnie w przypadku niektórych firm jest opcja wymiany na nową za jakąś część kwoty pierwotnej, jaką zapłaciliśmy za wkładkę. Posiadając określony typ, dobieramy odpowiedni przedwzmacniacz gramofonowy, o ile oczywiście y, nasz gramofon nie posiada wgłonowanego już y, wewnątrz. Talerz. Tutaj mamy najczęściej kilka typów talerzy i materiałów, jakie są wykorzystywane do ich produkcji. Najczęściej spotykanym jest aluminiowy talerz, również częstymi są też akrylowe bądź z polerowanej stali, Aczkolwiek tego typu rozwiązania to domena raczej droższych konstrukcji, jak clear audio na przykład, czy też transrotor. Talerz powinien być w miarę ciężki, aby zapewni zapewnić odpowiednią stabilizację obrotów oraz zminimalizować drgania i chwianie się, tak tzw. dźwięku. Napęd gramofonu i silnik oraz przeniesienie napędu. Przeniesienie napędu z silnika jest jednym z ważniejszych aspektów regularnych obrotów. Oraz braku problemu z ich odpowiednią stabilizacją oraz precyzją odtwarzania. Najczęściej spotykanymi rodzajami jest direct drive, czyli napęd bezpośredni, oraz mm, urządzenia z napędem paskowym, które jest spotykany w większości gramofonów na rynku. Napęd paskowy. Zaletą napędu paskowego jest równomierne przekazywanie obrotów silnika na talerz, na którym spoczywa nasza płyta winylowa. W świecie audio, jeszcze oprócz talerza, oczywiście istotne są slipmaty, wykonywane z różnego rodzaju materiałów, począwszy od filcowych, korkowych, aż po skórzane. Jest to najczęściej stosowany typ napędu, jaki może posiadać nasz gramofon. Napęd bezpośredni. W tym wypadku obroty silnika są przekazywane bezpośrednio z, z niego na trzpień obracający talerz. Co jest często domeną, jaką posiadają gramofony automatyczne i przeznaczone do zastosowań DJskich. Decydując się na używany gramofon, bezpieczniejszą wersją będzie urządzenie z napędem paskowym, ponieważ po pierwsze mamy możliwość wymiany tych pasków oraz sama naprawa tego typu urządzenia jest znacznie tańsza niż w przypadku posiadania konstrukcji typu direct drive. Ramię gramofonu. Pani winylowych płyt na pewno wiedzą, że ramię gramofonu to element będący równie ważnym jak i wkładka, shazy czy szlif igły. Jest to najczęściej w dobrej jakości gramofonach element, jaki możemy sobie wybrać sami. Różnią się one pomiędzy sobą zarówno długością, jak i kształtem, czy też sposobem prowadzenia igły, i tak możemy wyróżnić ramiona ramiona proste. Jest to najprostsze rozwiązanie, ale razem obecnie raczej rzadko się na nie decydują producenci. Dawniej stosowane w przypadku połączenia z wkładkami monofonicznymi oraz tymi, które posiadają szlif eliptyczny. Niestety, problem tej konstrukcji jest taki, że podczas prowadzenia igły w rowku na jej skrajach naciska ono zawsze bardziej na jedną ze stron. Stąd też pojawiające się rozbieżności pomiędzy obydwoma kanałami. Ramiona proste z zakrzywioną główką, czyli w kształcie litery J. To pośrednie rozwiązanie pomiędzy ramionami prostymi oraz S-kształtnymi. Powodują one zminimalizowanie zniekształceń harmonicznych i dobre śledzenie rowka płyty zarówno na jej początku, jak i w każdym późniejszym etapie. Tutaj możemy spotkać wkładki MM oraz również grupę wkładek MC z różnymi szlifami, zaliczając do nich te ze szlifem liniowym, jak i eliptycznym czy sferycznym. Ramię typu S Jest to ramię w kształcie litery S, które podobnie do ramienia w kształcie J, prostym z zakrzywioną główką, pozwala na precyzyjniejsze prowadzenie igły i zminimalizowanie harmonicznych. Bardzo często jest to typ spotykany w rozwiązaniach dla DJ-ów, ponieważ posiadają one także wymienne główki. Ramie tangencjalne. Ramie tangencjalne to jedno z bardziej zaawansowanych konstrukcji, ponieważ jest one najbliższe temu, w jaki sposób są produkowane płyty winylowe. No więc wkładka porusza się po jej promieniu, co powoduje, że mamy do czynienia z bardzo precyzyjnym śledzeniem rowka płyty i co za tym idzie rewelacyjną szczegółowością. Tego typu ramiona są domeną droższych konstrukcji. Ponieważ, z racji tego, że musimy tutaj pokonać siłę tarcia, potrzebne są bardzo dobre materiały, których koszt zwiększa również finalną kwotę produktu. Tutaj najczęściej będzie to rozwiązanie wskazujące na najlepszy gramofon i wkładki zamontowane na tego typu ramieniu będą bardzo często z wyższej półki. Jakie są rodzaje gramofonów? Gramofony możemy podzielić pod kątem różnych kryteriów, ale jednym z najbardziej popularnym jest ich sposób obsługi. Gramofon automatyczny. Tutaj wystartowanie płyty czy też zakończenie odtwarzania jest typowo zautomatyzowanym procesem, podobnie jak zmiana prędkości obrotów, dlatego też będzie to rozwiązanie odpowiednie dla no, osób, które wybierają swój pierwszy gramofon i, i rozpoczynają swoją przygodę z winylem, a cenią sobie również wygodę. To rozwiązanie najbardziej przypomina odtwarzacze CD, i w sytuacji kiedy kolekcję płyt winylowych dopiero budujemy, będzie to na pewno najlepsza opcja. Do tego zestawienia możemy również zaliczyć rozwiązanie jednoelementowe posiadające wbudowane niemalże wszystko, włącznie z głośnikami, czy też posiadające moduł Bluetooth pozwalające na słuchanie muzyki nawet z urządzeń mobilnych. Aczkolwiek, jeżeli stawimy na jakość brzmienia, to lepiej jednak wybrać gramofon w klasycznej formie. Nie należy tutaj mylić tego, że jeżeli mamy w pełni automatyczny model to oznacza to, że napęd paskowy nie ma miejsca. Najczęściej jednak spotykanym rozwiązaniem obecnym na rynku są właśnie tego typu konstrukcje. Gramofon półautomatyczny W tym wypadku częściowo obsługa jest automatyczna, a więc część operacji jest wykonywana nadal z pomocą klawisza i nie wymaga od nas za dużego zaangażowania. Często spotykane w sprzęcie typowo dj Skin, zaraz obok automatycznych. Jest to rozwiązanie dla osób, które zastanawiają się jaki gramofon kupić i nie chcą rezygnować z wygody kosztem jakości. Wtedy z pomocą przychodzi właśnie to rozwiązanie, które niejako łączy ze sobą obie opcje. Gramofon manualny. Obsługiwane w pełni manualnie. Najlepsze rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie najlepszą z możliwych jakość dźwięku, oraz tych, którzy mieli już wcześniej swoje pierwsze urządzenie, poszukują purystycznego rozwiązania, nie idącego na kompromisy, ale odwdzięczające się świetną jakością. Kolejnym kryterium może być obecność przedwzmacniacza, i tutaj będziemy mieli urządzenia posiadające wbudowany przedwzmacniacz, bądź też bez niego, wtedy musimy się zaopatrzyć w zewnętrzne urządzenie. Nie ma co ukrywać, że rozwiązaniem znacznie lepszym będzie ta druga opcja ponieważ z zewnętrznym przedwzmacniaczem możemy moderować brzmienie, a także efekt finalny jaki uzyskujemy z naszego systemu. Następną bardzo istotną kwestią jest rodzaj napędu i tutaj wyróżnić możemy gramofony z napędem bezpośrednim oraz paskowym. Gdyby brać pod uwagę jeszcze najnowsze konstrukcje jakie, się, jakie są dostępne na rynku, to pojawiają się również gramofony bezprzewodowe Bluetooth bądź też z komunikacją Wi-Fi mogące być częścią systemu Multiroom, oraz klasyczne przewodowe urządzenia. Akcesoria gramofonowe. Przedwzmacniacz gramofonowy. W kwestii podłączenia gramofonu do naszego domowego audio mogą być potrzebne przedwzmacniacze gramofonowe, pozwalające na podniesienie sygnału wyjściowego do odpowiedniego poziomu, abyśmy mogli się cieszyć od odpowiedniej głośności dźwiękiem generowanym przez nasz odtwarzacz płyt winylowych. Jeżeli zastanawiamy się, jaki gramofon kupić, musimy również rozważyć nie tylko, jakiej firmy gramofon kupić, ale czy posiada on wbudowany moduł przedwzmacniacza, czy też musimy go sobie zapewnić już sam, samodzielnie. Jeżeli jest to nasz pierwszy gramofon, to możemy wybrać taką konstrukcję, która będzie miała już wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy. W takiej sytuacji wystarczy podłączyć go do jakiegokolwiek wejścia audio w naszym wzmacniaczu, ewentualnie jeżeli posiadamy końcówki mocy, to oczywiście do przedwzmacniacza. Do podstawowego użytku domowego, jeżeli nie szukamy wysublimowanej jakości, będzie to w zasadzie wystarczające. Podobnie jak w sytuacji, kiedy nie posiadamy sporej kolekcji płyt winylowych, spokojnie możemy pójść również w takie rozwiązanie. Jeżeli nie będziemy mieli wbudowanego przedwzmacniacza w samym gramufonie, to jeszcze pozostaje nam dedykowane wejście fono które czasem możemy odnaleźć na pokładzie naszego urządzenia wzmacniającego, czyli np. w amplitunerze czy też wzmacniaczu. Mejka czyszcząca do płyt. Utrzymywanie w czystości naszych płyt winylowych jest bardzo ważnym aspektem posiadania gramofonu, ponieważ pozwala na zmniejszenie ładunków gromadzących się na powierzchni i tym samym trzasków podczas odtwarzania, które nie są naturalnym aspektem. Na rynku dostępne są zarówno myjki klasyczne działające na zasadzie płynu czyszczącego i usłyszujące finalnie płyty winylowe lub bardziej zaawansowane myjki ultradźwiękowe. Szczoteczka do igły oraz płyt. Jeżeli chcemy kupić gramofon to musimy się również liczyć z tym, że samo urządzenie to jedno, natomiast aby zachować żywotność gramofonu oraz pozostałych podzespołów musimy zadbać o jego odpowiednią konserwację. Szczoteczki antystatyczne do płyt winylowych pozwalają na utrzymanie ich w czystości oraz nie zbieranie się kurzu na igle. Czyszczenie płyt oraz igły powinno się odbywać zarówno przed, jak i po zakończeniu odtwarzania. Tego typu akcesoria powinny być rozważone niezależnie od tego, czy mamy urządzenie z niskiej, topowej czy średniej półki. Docisk do płyt winylowych. Odtwarzacz płyt winylowych pozwala nam również na stosowanie odpowiednich docisków, aby uzyskać jak najlepszą jakość dźwięku i także jego odwzorowanie. Napęd paskowy pozwala nam na stosowanie wyłącznie określonej wagi docisku, dlatego też musimy sprawdzić, czy konkretny nie będzie dla naszego silnika gramofonu zbyt dużym obciążeniem. Jeżeli kupujemy gramofon na początek, to niekoniecznie jest to rozwiązanie must have. Slipmata. W większości przypadków urządzenia dostępne na rynku posiadają aluminiowy talerz, a na nim spoczywa filcowa mata. Dla poprawienia jakości nasz gramofon możemy wyposażyć w dodatkowe maty wykonane ze skóry, korka i tym podobne. Waga do wkładki oraz szablon do jej ustawienia. Jeżeli już kupiliśmy najlepszy gramofon dla nas, ale ciągle w niego inwestujemy i dokupujemy do niego albo nową wkładkę, albo nowe ramię, to warto zastanowić się, czy również nie będzie nam potrzebne akcesoria takie jak na przykład właśnie to do ustawienia i kalibracji samej wkładki, czy też ramienia. Ponieważ nie jest to już takie proste i o ile nasze ramię nie posiada odważnika odpowiednio wyskalowanego, to ustawienie odpowiedniego nacisku igły nie będzie możliwe. Wtedy z pomocą przychodzi waga do wkładki. Nie jest to istotne czy będziemy mieli wersję z nieruchomą cewką czy nieruchomym magnesem, jedynie jej waga pozwalająca nam na dokonanie pomiaru nacisku igły na rowek płyty. Pozwala to zadbać o ich żywotność, ponieważ przeważona płyta będzie zużywała bardziej igłę, a niedoważona z kolei spowoduje, że nie uzyskamy takiej ilości detali oraz głębi, bądź w ekstremalnych przypadkach może nam wyskakiwać w zasadzie igła zerowka płyty. Jaki gramofon na początek? Jeżeli poszukujemy swojego pierwszego gramofonu i nie mamy zgromadzonej ogromnej tej winyli, ale chcemy spróbować złapać bakcyla, spróbujmy z prostszymi konstrukcjami, które będą posiadały wbudowany przedwzmacniacz, aby początkowo nie generować dodatkowych kosztów a dostać produkt kompletny, aby podłączyć go od razu do wzmacniacza czy też amplitu narakina domowego bez konieczności dokupowania właśnie tych akcesoriów. Zamiast dokupowania dodatkowego przedwzmacniacza skupmy się lepiej na wkładce germofonowej oraz dobrym ramieniu pozwalającym na uzyskanie lepszego brzmienia. Nie oznacza to, że te urządzenia, które takowego nie posiadają na pokładzie nie są dla Ciebie. Gdybyś oczekiwał nieco większej wygody użytkowania od gramofonu, spróbuj konstrukcji automatycznych bądź też półautomatycznych, ponieważ one kilka podstawowych operacji wykonają za ciebie zdalnym ciśnięciem klawisza. Z konstrukcji, które są obecnie na rynku, warto by rozpatrzyć Denona, np. model DP300F, ewentualnie Project Debut Carbon Evo, jeżeli dysponujemy nieco większym budżetem. Jako pierwszy gramofon będą to świetne wybory, przy czym daną to gramofon w pełni automatyczny, a więc zmiana prędkości obrotów płyty, czy też wystartowanie płyty, będą realizowane przez odpowiednie przyciski. Również przedwzmacniacz będzie wbudowany w urządzenie, dzięki czemu możemy go połączyć do dowolnego wejścia analogowego do naszego wzmacniacza, tudzież amplifonera. Projekt Debut Carbon to będzie opcja, która zaoferuje nam znacznie lepszą wkładkę oraz karbonowe ramię, co przełoży się na finalną jakość. Co do samej plinty czy też talerza, to również będą one tutaj zaletą, niemniej jednak przesmaczniasz będziemy musieli sobie dokupić dodatkowo. Jaki gramofon dla konesera? Nieco inaczej wygląda sytuacja, jeżeli poszukujesz najlepszej możliwej jakości dźwięku. Wtedy najlepiej brać pod uwagę konstrukcje, których ramię będzie umożliwiało zamontowanie dużej ilości wkładek, da możliwość ustawienia wysokości ramienia, czy też w zasadzie jego wymiany, ponieważ dzięki temu masz możliwość moderowania i ulepszania nieustannie swojego systemu. W tej kwestii na pewno bardzo dobrą opcją będą gramofony z odseparowanym silnikiem, znajdującym się poza obudową, dzięki czemu zminimalizujemy wibracje przenoszone na plintę i płytę, a w efekcie na wkładkę. Plinta będzie tutaj również istotną kwestią. Na rynku można wyróżnić plinty monolitowe, czyli z jednego materiału oraz przypominające taką kanapkę zbudowane z kilku warstw. Plinta, podobnie jak i nóżki, mają za zadanie zminimalizować wpływ wibracji i ograniczyć je do minimum. I w tym celu pojawiają się na rynku również pinty pływ pływające, a nóżki bywają wypełnione sorbotanem bądź też innymi materiałami pozwalającymi pochłonąć je jak najbardziej. Napęd, w przypadku takich użytkowników, powinien stanowić pasek, który zapewnia większą stabilizację obrotów i jest rozwiązaniem stosowanym w najdroższych konstrukcjach na rynku. Chyba nie muszę tutaj wspominać również o tym, że najlepszym rozwiązaniem dla tych, którzy cenią sobie jakość dźwięku, będzie gramofon manualny i bez wbudowanego przedwzmacniacza, ponieważ to będziemy sobie wybierać już samemu w zależności od tego, jaką posiadałem wkładkę MM czy też MC. Podsumowanie. Jeżeli chciałbyś rozpocząć swoją przygodę z gramofonem analogowym, to najlepiej skierować swoje kroki do salonu audio, ponieważ ilość zmiennych, jaką należy wziąć pod uwagę, jest dość duża. Więc zlecenie wyboru specjaliście, który odpowiedzi jakie są możliwości w oparciu o Twoje wymagania, przedstawi także zalety i wady obu rozwiązań, skróci znacznie czas, jaki poświęcisz na wybór tego jedynego. Jeżeli z kolei chciałbyś rozbudować swój system, czy też będzie to już Twoje kolejne urządzenie, to wszystko zależy od tego, jaki kierunek chcemy obrać. Posiadając już bardzo dobrą bazę, warto rozważyć upgrade w formie wymiany wkładki ramienia, czy też zasilacza, o ile pozwala na to gramofon. Również akcesoria pozwolą na wykonanie ostatecznego szlifu, jak na przykład myjki do płyty, docisk i tym podobne. Zawsze musisz pamiętać o tym, że ważne jest odpowiednie dopasowanie urządzenia do istniejącego już systemu w oparciu o to, jaki efekt finalny chcesz uzyskać.